Z pewnością władze Augustowa mają powód do zadowolenia. Projekt budżetu na 2024 rok wskazuje na rekordowe kwoty inwestycji. Podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami burmistrz miasta wskazał, że wartość przyszłorocznych augustowskich inwestycji osiągnie niemal 100 milionów złotych. Pokaźne środki zostaną włożone w oświatę i rozwój sportowej infrastruktury. Radości z rozwoju bazy sportowej nie kryje jeden z najsłynniejszych augustowian, obecnie radny Adam Wysocki. Szczególnie jestem dumny i zadowolony z inwestycji związanych ze sportem, z infrastrukturą sportową, z infrastrukturą oświatową. Nowe obiekty, które powstaną, które zostaną zmodernizowane, stadion lekkoatletyczny, wyciąg nadwodnych, no i całe zaplecze sportowe w szkołach, szkoła numer 3, numer 2, to wszystko, co się dzieje, remonty w przedszkolach i szkołach, to naprawdę napawa mnie ogromną dumą i nie mogę się doczekać zakończenia tych wszystkich inwestycji i tego, kiedy sportowcy, dzieci, rodzice będą mogli korzystać z tego. Na inwestycyjnej liście są, jak wspomniał radny, również miejscowe szkoły, które od kilkunastu miesięcy zyskują nowe oblicza. Szkoła podstawowa numer 2 i sala gimnastyczna w tej szkole. Wszyscy wiedzą, jestem absolwentem tej szkoły, bardzo mocno cieszę się, że ta inwestycja zostanie zrealizowana. Modernizacja stadionu naszego miejskiego, remonty gruntowne przedszkoli i szkół, ekologiczne, nowe elektryczne autobusy w komunikacji miejskiej. To wszystko powoduje, że naprawdę możemy być z tego budżetu i z tych inwestycji dumni. Można więc sądzić, że Augustów stawia na młodych. Chce stworzyć im jak najlepsze warunki kształcenia, rozwoju i życia. A przy okazji zaproponować to, czego współczesnym dzieciom i młodzieży zdecydowanie brakuje. Szeroką ofertę aktywności fizycznej, która będzie na tyle atrakcyjna, że wygra ze smartfonem i komputerem. Więcej o planach augustowskiego samorządu powiemy w najbliższym wydaniu magazynu Dzień Dobry Augustów, który na naszej antenie pojawi się już w czwartek. Rada zaś pochyli się nad nim dzień wcześniej.